Jak będą wyglądać pierwsze miesiące, co będzie potem? Więc to, jeżeli chodzi o moje treningi, to będziesz miał okazję dzisiaj się przekonać. One już się zmieniły. Od tygodnia robię same serie łączone. Mam 5 treningów siłowych, aeroby robię 2 razy dziennie. 2 razy po pół godzinie. Taki system jednak zaczyna. Z rana czy? Więc to u mnie, ja mam dosyć taką nieregularną pracę. Ja bardzo dużo klientów mam, jeżeli chodzi o treningi, konsultacje i ja zaczynam pracę o 6:30 rano. Zawsze jem lekkie śniadanie, to jest tutaj napisane 75 gram, ale bardzo często to się zmienia, jem 50 gram. Po czym około godziny 9-8 pomiędzy tam staram się zrobić pierwsze aeroby. Ponieważ tak mam klientów, staram się rozłożyć, żeby mieć tą lukę. Potem sam swój trening siłowy robię około godziny, teraz na chwilę przerwę, bo to warto wybaczyć, mój słynny sposób przerzucania. Jeżeli dużo osób ma problem z tym, jak przerzucić, ja to taki problem miałem. O, proszę. Bez jaj. To jest mój słynny sposób przerzucania omleta. No a teraz wrócę do pytania, jakie mi zadałeś. Wieczorem robię mój trening siłowy, to akurat ćwiczę z moim klientem, którego też pozdrawiam serdecznie. Mi to też ułatwia, bo mam więcej czasu w dzień, wtedy mogę więcej treningów poprowadzić. My ćwiczymy około godziny 18 albo 18:30. Nasz trening trwa godzinę, po czym robię drugą sesję treningu aerobowego. Więc ja akurat staram się, jeżeli już robię aeroby w ciągu dnia, to musi być 3 godziny po posiłku. Nigdy nie robię aerobów od rana na czczo, na pusty żołądek, bo nie po to tak się masowałem, żeby tą masę mięśniową stracić. Chciałbym, żeby mi dostało jak najwięcej, ponieważ no, obstawiam, że i tak będę jednym z najmniejszych zawodników, ponieważ już, jak było wiadomo, do tego czasu nie będę w klasycznej startował, tylko w ciężkich kategoriach, co do mojej wagi, no, chciałbym ważyć około 91-92. Treningi są teraz przyjemne, bo krótkie, szybkie, intensywne, jako że tych kalorii, no jako dla mnie jest już troszkę mniej, bo bardziej się męczę, to sobie właśnie jakiś tam produkt, czy tam treningowy typu Pedrawor, czy czasem Super Pampa, to w zależności tak naprawdę od, biorę sobie zawsze przy treningu, że mi tą energię, a energii jeszcze dodatkowo to też można do pożywienia zaliczyć, ponieważ w trakcie treningu piję napój izotoniczny, on ma około 30 gramów węglowodanów, on nawet przyszykowany na trening. Potem po treningu zawsze piję taki miks, co już na jednym filmiku mogliście widzieć. Jest to zawsze węglowodany, tam akurat jest białko serwatkowe. Jest to taki napój też firmy akurat QMT Minoload. Piję go, bo jakościowo jest dobry, ale przede wszystkim smakuje. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby dobrze smakował. Nie głupio pachnie, co? Nawet jak na... Jak ciasto. No to wiesz, no to ma zastąpić niby ciasto. Wiadomo, że ciężko jest, powiedzmy, jakąś eklerkę zrobić dietetyczną, czy bezę dietetyczną, to tak już troszkę ciężej. Chociaż bezę jeszcze widziałem takie przepisy, że robią ludzie bezę dietetyczne, no ale pączka dietetycznego jeszcze nie widziałem. Ja też nie. Chyba, że robią go na tłuszczu, nie wiem, 20%. Ale teraz wyciągniesz już normalnie to. Nie no, nie wiem, wiesz? Tak ja nie wiem, czy on gotowy jeszcze, chwilę, wiesz. Piecze. Słyszałem, że na pralkę zbieracie poprzez zakład. Tak, mamy z Natalią zakład. Jako, że razem szykujemy się na sezon jesienny. Natalia ma pierwsza zawody, ona już chyba nawet we wrześniu będzie miała weryfikację. Natalia będzie się szykowała na Mistrzostwa Świata w fitnessie gimnastycznym kobiet. I zakład jest taki, że no musimy razem trzymać dietę. Akurat zarówno ja i Natalia uwielbiamy to, co robimy, ale też lubimy sobie wplatać tak zwane oszukane posiłki, bo lubimy jeść. To nie ma co się oszukiwać. No i jest taki zakład, że osoba, która złamie dietę, bądź nie pójdzie na trening, wkłada stówę do pucharu. No i tak stwierdziliśmy, że te pieniądze, które uzbieramy, jeżeli uzbieramy, bo ja liczę na to, że żadna stówa tam nie wpadnie, no to po prostu pójdzie na jakiś taki zakup typu właśnie, jak tutaj Łukasz sobie robotu, będzie pralka. To ile już macie?
Mamy jeszcze zero. Nie no, wiesz, jeszcze jest zero. Dopiero mamy drugi dzień, więc jeszcze przez dwa dni tak naprawdę nikt nic nie podjadł. Ja do zawodów mam bardzo dużo czasu jeszcze, bo one są tak naprawdę chyba 5 miesięcy, aż do nich będzie, bo dopiero to jest koniec jesieni, te zawody są, to takie dla mnie najważniejsze, gdzie będę szedł formy robił, więc ja mam bardzo dużo czasu, ale już muszę, że tak powiem, się ogarniać. Rok temu zacząłem później i zawody były w podobnym terminie i powiem, że byłem bardzo zmęczony i już nie chcę tego błędu popełnić. W tym roku wolę sobie powolutku to wszystko zrobić, żeby sobie tak poukładać. Natalia ma wcześniej zawody, więc musi już być na diecie, więc to mi też na dobre wyjdzie. Dobra, teraz przykroimy, tak pira ze drzwi na pół. Tym bardziej wcześniej chyba zaczynasz, bo teraz masz chyba dużo więcej do rzucenia, nie? Nie, rok temu miałem jeszcze więcej. Tak? Ja, wiesz, ja zawsze robiłem w taki sposób, maszę się zalewałem. Zresztą wiem, że nie jestem jedynym zawodnikiem, który tak robi. Mi jednak w taki sposób, gdy spożywam dużą ilość kalorii, mięśnie rosną dobrze. Niestety ja mam skłonność do tycia, więc ten tłuszcz też obrasta. Też nie mogę powiedzieć, że jadłem jakoś tak... Były takie zrywy, że potrafiłem sobie pozwolić na zbyt dużo, ale generalnie tego nie było aż na tyle wiele, co patrzę nawet po kolegach startujących, jak pozwalając w sezonie pozastartowym. Po prostu miałem bardzo szybki metabolizm, ja zawsze miałem wolny i zawsze z tym był problem. Dobra, dwie części są dla Ciebie. No, wystarczy jedna chyba. Próbuj. Chętnie. Muszę powiedzieć, że całkiem niezłe. Smakuje bardziej jak jakieś ciasto niż jak omlet. To jest taki, wiesz, taki... Jest słodki. To jest taki placek z omletu, on ma być słodki. To właśnie ma zastąpić taką słodycz na redukcji. Żeby też była jakaś przyjemna z dietą. Ta dieta musi być monotonna, niesmaczna. Moim zdaniem to nie jest prawda, dużo zależy od ludzi. Jak ktoś chce jeść smacznie, to będzie jak smacznie. Przydałby się do tego jeszcze jakiś słodki sos. Wiesz co, a to też nie jest żaden problem. Akurat bardzo często też tak robimy, że wtedy można troszkę mniej odżywki białkowej dosypać do środka, dać jedno, powiedzmy, białko jaja mniej. Bo jest trochę jest suche. Wiesz co, to zrobię Ci tak teraz. A nie, no jest dobre. Tylko, że jest zrobię jest Ci suche, taki mój mały myk. Będziesz wam trzeba dużo popić. To jest taki chyba najłatwiejszy sposób na... Żeby to nie było takie suche. Nie widzę, to dane sypiesz. Co sypię? Odżywkę białkową sypię. Może też, jeżeli ktoś, powiedzmy, się nie odchudza, to może sobie śmiało zrobić polewę z jogurtu. Teraz jest sezon na owoce, można sobie truskawki zmiksować. Z lodem nawet i to też będzie taki, tak powiem, sos. Czekaj, żeby się nie pochlapał. Dobra. Lepiej? Super. No i to jest najłatwiejszy sposób sobie zrobić taki deser. Bardzo słodka jest to. To jest proteina. Tak, to jest, tak, to jest takie MRP bardziej. To nie jest czysta odżywka wysokobiałkowa. Muszę powiedzieć, że jest super słodka. No jest bardzo słodka, tego Tania lubi. Ona ma tam troszkę węglowodanów, ale to jest głównie błonnik. Białka tam nie ma jakoś, chyba tylko 50% to jest białko. Ale to jest taki, wiesz, powiedzmy MRP jako dostępny posiłek. Ja bardzo często moim klientkom to polecam. Bić w ciągu dnia, jeżeli są w pracy, nie mają czasu zjeść. A dla kobiet, no nie oszukujmy się, żeby kobieta trzymała dietę, to musi je smakować. Facet się, tak powiem, ściśnie zęby i będzie jadł. Ale to i tak nie przyjdzie. Mówisz? Wiesz co, też jest mega pyszna. No więc druga połowa też twoja. Nie, dzięki, no powiem. A co jest to zrobię, wyrzucę? Dasz Natalii. Gdzie? Półtora porcji. Trzymam chcę, żeby Natalia słowa przygrała. Ile ma taki omlet kalorii w ogóle? Wiesz co, już Ci mówię, akurat ja Ci mogę podać mniej więcej, ile tutaj wyszło. Tłuszczu na porcję wyszło około, już Ci mówię, tutaj były... każdy żółt ma 5 gram. Orzechów było może z 20 gram. No to powiedzmy na taką porcję wyszło Ci
około 10 gram tłuszczu, ale są to tłuszcze głównie zdrowe, bo połowa z orzechów włoskich. Mimo że jajką zarzucają, to są złe tłuszcze, nie jest to prawda. W jajku mamy dużo tłuszczy jednonasyconych. Nasyconych tłuszczy tam jest najmniej. Jajka mają dobry cholesterol, a nie zły, czyli frakcje HDL, a nie LDL, więc generalnie jajka nie są złe, nawet w całości brane. Węglowodanów tutaj wychodzi około 58 gramów, bo tutaj wyszło 25 gram płatków owsianych, 25 gram mąki, to jest razem 50 i 25 gram rodzynek, czyli razem dodało 75 gram. Jest to taki posiłek, który zastępuje, można powiedzieć, 100 gramów filetu z kurczaka, 75 gram ryżu i na to dużą łyżkę oliwy z oliwek. Czyli taki zwykły posiłek, tak naprawdę kulturystyczny, który jest w każdej diecie. Białka tutaj wyszło łącznie około 22 gram. Jak mówiłem, jest to porcja Natalii, ona spożywa właśnie taką ilość mniej więcej na posiłek. W moim przypadku no to jest wtedy dużo większe, bo ja mam w posiłku około 40 gramów białka, czyli on po prostu byłby dwa razy większy. Ja wtedy zużywam dwa razy więcej składników, a akurat ilość węglowodanów, jak na ironię losu, w Natalii mamy taką samą. Bo ona też dodatkowo ćwiczy jeszcze akrobatykę, ma, więc ma większą aktywność niż ja, więc musi i ma szybki metabolizm. To jest posiłek dla niej na potreningu. I teraz to muszę tylko je zanieść. No to pójdziemy.